Cześć wszystkim, to Ignacy z Japonii. Dużo japońskich słów i nazw własnych ma transliterację na alfabet łaciński w anglojęzyczny sposób. Na przykład Fukushima, Tokio, Kyoto, anime, manga, tsunami, karate, ninja, sake, karaoke itd. Ale te najpopularniejsze mają spolszone wersje. Niektóre wyglądają w piśmie tak samo jak po angielsku, ale niektóre są używane tylko w Polsce. Charakterystyczne dla polskiego są na przykład Tokio, Kyoto, Hiroshima, Judo, Kombucha, Samurai, Fuji, Geisha itd. Ale niektóre z nich są rażące dla Japończyków. Nie pytałem ich o opinię, ale pewnie są i przynajmniej ja tak uważam. I są rażące nie dlatego, że brzmią inaczej niż po japońsku, tylko dlatego, że Polacy źle napisali, mimo że mogli lepiej napisać. I wiem, że Polacy, którzy znają japoński, też czasem krytykują te zapisy. Więc dzisiaj, w tym odcinku chciałbym pokazać, co jest zrobione źle i dlaczego. Również tym, którzy nie uczą się japońskiego, albo tym, którzy jeszcze nie znają japońskiego dobrze. Chodzi mi właśnie o wyrazy Hiroshima, Judo, Kombucha, Fuji, Geisha i inne słowa, które zawierają sh, ch, dż. Zaczynamy. Sh, ch, dż. To są spółgłoski charakterystyczne dla polskiego. W słowach japońskiego pochodzenia one najprawdopodobniej pochodzą z angielskich sh, th i j. Po angielsku Hiroshima jest zapisywane H-I-R-O-S-H-I-M-A. Judo, J-U-D-O. Kombucha, K-O-M-B-U-C-H-A. Fuji, F-U-J-I. I geisha, G-E-I-S-H-A. Tutaj widzicie zgodność. W języku polskim sh, ch, dż są twarde i w zasadzie nie występuje po nich samogłoska, która może je zmiękczyć. Szyba, twarde. Czas, twarde. Dżem, twarde. Przy okazji nie dżem, tylko dżem. Wyjątkiem wydaje się to nazwisko, którego opisownia jest stara i zawiera i po sz, ale w wymowie powinno być staszyc z twardym sz. Przynajmniej tak pisał Zygmunt Brodski w kwartalniku historii nauki i techniki, cytując wypowiedź profesora Witolda Droszewskiego, który był tego samego zdania. Jeśli czytamy staszyc, a nie staszyc, nie umiem tego dobrze wymawiać, przynajmniej celowo, to w języku polskim nie ma rodzimych słów, które zawierają miękkie sz, czy, dż, albo ż, ż. Jednak w zapożyczeniach i obcych nazwach własnych one mogą być miękkie. Na przykład chile albo dżinsy. Chile, dżinsy. W wyrazach japońskiego pochodzenia też mogą występować miękkie sz, czy, dż. Ja nie umiem tego wymawiać, ale na przykład Hiroshima, Fuji i jak niektórzy piszą konnichiwa jako dzień dobry. Tak jak powiedziałem, taki zapis i wymowa pojawiły się najprawdopodobniej dlatego, że najpierw anglojęzyczni ludzie zapisali japońskie słowa w anglojęzyczny sposób, w sensie według angielskiej pisowni, a potem Polacy je spolszczyli. W niejapońskich zapożyczeniach widzimy na przykład flash, match, jeansy i tutaj sh, ch, dż. One są od angielskich sh, ch i j. Ale powiem, że sh, ch, dż dla japońskich słów i nazw są złym pomysłem pod dwoma względami. Po pierwsze, po japońsku tak się nie wymawia. W języku japońskim nie występują spółgłoski, które brzmią jak polskie sh, ch, dż albo nawet ich zmiękczone wersje. Na przykład polska wymowa tego sh w nazwie Hiroshima brzmi zbyt ostro i nienaturalnie dla mnie. Szczególnie kiedy pada tam akcent jak Hiroshima, Furoshiki, to naprawdę męczy uszy. Tak samo jest z twardymi sh, ch, dż w wyrazach geisha, kombucha, judo. Po drugie, w języku polskim są litery, które dobrze oddają oryginalną wymowę w japońskim. Tak naprawdę Hiroshima wymawia się jak Hiroshima, geisha, geisha i kombucha, kombucha, chociaż to słowo akurat w języku japońskim i polskim oznacza inne rzeczy. I Fuji wymawia się jak Fuji, a Judo jak Judo. Si, ci, ci. Niektórzy mówią, że odczuwają bardzo delikatną różnicę, ale w zasadzie one są takie same jak polskie si, ci, ci. Przynajmniej w międzynarodowym alfabecie fonetycznym
one są zapisywane tymi samymi znakami, nawet w ścisłym zapisie. Dlatego wystarczyło zapisać te słowa i nazwy, używając polskich znaków ci, 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 a Polacy wybrali szy, czy, czy i przez to dzisiaj dużo Polaków myśli, że japońska wymowa też jest taka. Na początku powiedziałem, że ten zapis szy, czy jest rażący dla Japończyków, ale dla mnie to nie jest gniew, to jest taki smutek. Mieli możliwość, żeby zrobić dobrze, a wybrali złą opcję. Szkoda. Ale jeśli chodzi o wyraz shogun, to niektórzy piszą shogun, a niektórzy shogun. Ta druga wersja, shogun, jest bardziej odpowiednia fonetycznie, więc tutaj w połowie się udało i możliwe, że można znaleźć więcej takich udanych przypadków. Myślę, że już nie da się zmienić zapisu tych japonizmów i japońskich nazw własnych w języku polskim, bo zdążył się rozpowszechnić i utrwalić. Ale będę szczęśliwy, jeśli Polacy będą wiedzieli o tym, nawet jeśli będą pisali i wymawiali tak jak teraz. W idealnym świecie Polacy tak rozmawiają. Siema! Zacząłem chodzić na trening judo i jest super. Czuję się lepiej ostatnio i mam też nowych znajomych. A w sercu wiem, że judo wymawia się z miękkim G, ale w rozmowie mówię judo, bo tak się przyjęło. A druga osoba odpowiada: no to fajnie, mnie też judo interesuje od jakiegoś czasu. Może tam mają jakieś próbne treningi. Ja też bym chciał się zapisać. A w sercu wiem, że judo wymawia się z miękkim G i pewnie on też o tym wie, ale mówię judo, bo w Polsce tak się mówi. To się nie stanie tak prędko, ale jeśli ten film będzie popularny i cała Polska go obejrzy, to może tak będzie. Pamiętajcie, czy w japonizmach i japońskich nazwach własnych w oryginale wymawia się jak si, ci, ci. Cześć! Na koniec mała reklama. Prowadzę działalność muzyczną pod pseudonimem Skimashikanai. Mam na YouTubie osobny kanał na muzykę Skimashikanai Music i tam można posłuchać mojej twórczości. W lipcu ukazała się nowa płyta pod tytułem Noyori. Można jej posłuchać na YouTubie, na muzycznym kanale i na serwisach streamingowych. Tutaj na górze macie link do muzycznego kanału, a na serwisach streamingowych możecie mnie znaleźć pod nazwą Skimashikanai. Poszczegóły sprawdźcie opis tego filmu. Zapraszam.